idę na manifestację 8 listopada, gdyż obserwuję odradzający się w Polsce nacjonalizm, a historia pokazała, że nadmierny nacjonalizm może prowadzić do rządów dyktatorskich, które wcześniej czy później kończą się tragedią dla wielu grup społecznych. Nacjonalizm, i to też pokazała historia, najczęściej budził się wtedy, kiedy był kryzys wartości, a taki niestety w Polsce dzisiaj mamy. Budził się wtedy, kiedy znaczne grupy społeczne żyły w ubóstwie, w trudnych warunkach. Nacjonalizm jest metodą szukania łatwych odpowiedzi na złożone problemy rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, bo nacjonaliści, zamiast zastanawiać się, jak ten rozwój gospodarczy wspomóc, jak poprawić, wskazują po prostu w innych sytuacjach, a to kolor skóry, a to ludzie o określonych poglądach, czy o określonych zachowaniach są winni. To niestety w sytuacji rozchwianych wartości, braku publicznej debaty, poważnej publicznej debaty o przyczynach tej sytuacji w Polsce, możliwości jej wyjścia, znajduje niestety często poparcie, szczególnie w środowiskach ludzi młodych. Z tego względu właśnie manifestacja 8 listopada jest w mojej ocenie takim ważnym elementem debaty o zagrożeniach płynących z nacjonalizmu.